Jeśli chcecie nocować w takich miejscach z takim widokiem, to dołączcie do naszego projektu. Akcja Pineska, bo tak go nazwaliśmy. Jest to nasz projekt, w którym dzielimy się z Wami naszymi najpiękniejszymi miejscami noclegowymi, które odwiedziliśmy i które polecamy. Dokładnie, ale to nie wszystko. Wy również możecie wbić swoją pineskę i podzielić się Waszym tajemniczym, niesamowitym miejscem z takim albo jeszcze lepszym widokiem. Ale żeby opowiedzieć troszkę szerzej o akcji Pinesce, musimy zabrać Was na ekrany komputera. Także troszkę stąd uciekamy do wirtualnego świata i tam opowiemy już o wszystkim. Witamy Was serdecznie w wirtualnym świecie, w projekcie Akcja Pineska. I teraz, aby wszystko było jasne, najpierw przedstawimy krótkie spis treści, dlatego do niego przejdziemy, abyście wiedzieli, o czym dzisiaj porozmawiamy, ale zanim to zrobimy, zwróćcie uwagę na to przepiękne zdjęcie w tle. To jest naprawdę zdjęcie zrobione przez nas i to jest jedno z miejsc noclegowych, w których spaliśmy i mieliśmy okazję właśnie się z takim widokiem obudzić. No dobrze, ale wracając do tematu, najpierw zaczniemy od naszej mapy, troszkę o niej opowiemy. Później powiemy Wam, jak Wy również możecie wbić pineskę, własną pineskę na tą mapę. Później powiemy o stronie internetowej, czyli wszystko w jednym miejscu, a na koniec pokażemy Wam i powiemy, jak zapisać właśnie te mapy lub tą mapę. I jedziemy teraz tak, punkt pierwszy to mapa, która właśnie tutaj wjeżdża i ona mniej więcej tak wygląda, a nawet nie mniej, tylko tak wygląda. Jak widzicie, są pineski o różnych kolorach. I może tutaj, zobaczcie, tu jest niebieski, zielony, fioletowy i jeszcze pomarańczowy. I jeżeli te kolory mają jakieś odcienie, to wybaczcie mi, ja jestem facetem, rozróżniam 8 kolorów. Drugim tematem, jeżeli chodzi o mapę, to powiemy troszkę, jak się po niej poruszać. Trzeci to jest opis każdego miejsca. Trzeci temat, czyli naklikając tu na pineskę, pojawi się dużo więcej informacji. A czwarty to komputer i telefon. Są malutkie różnice między tymi urządzeniami, dlatego też je pokażemy, a tym razem lecimy dalej do omówienia kolorów. I jak widzicie, tutaj po lewej stronie mamy kategorie i mapa jest podzielona na 4 kategorie i pierwsza z nich to jest darmowe dzikie miejsce noclegowe. Są to miejsca, które my najczęściej wybieramy, których najczęściej szukamy i ich będzie na razie najwięcej na mapie, no bo tą mapę na razie stworzyliśmy my, ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą będą te kolory się mieszać. I teraz chyba o tym miejscu nie trzeba dużo mówić. Darmowe, dzikie miejsca noclegowe. Drugi kolor to jest, chciałem powiedzieć, pomarańczowy, jest to fioletowy, czyli kempingi. Są to płatne kempingi, które my odwiedziliśmy i wbiliśmy na mapę. Tam również jest więcej danych odnośnie ceny za pobyt, ale do tego też również dojdziemy. I teraz coś specjalnego, jeszcze dwa kolory, niebieski i pomarańczowy, które są moim zdaniem wyjątkowe. Troszkę ściągnęliśmy z kolegów z zachodniej granicy, bo pierwszy kolor niebieski na tej mapie to darmowe, prywatne miejsca postojowe. I teraz już krótko opowiadam, o co w tym chodzi. Jeżeli macie kawałek jakiegoś miejsca, łąki, pola, obojętnie czego, i chcielibyście wbić swoją pineskę, udostępnić nam lub osobom, które tak jak my podróżujemy, kawałek tego miejsca za darmo, to właśnie możecie zrobić to za pomocą tego formularza, o którym zaraz powiemy, i taka pineska o kolorze niebieskim pojawi się właśnie na mapie. Ale my doskonale wiemy, że utrzymanie porządku w takim miejscu, jak i powiedzmy sam koszt tego miejsca, kosztuje. Dlatego pineską pomarańczową są płatne, prywatne miejsca postojowe. Tak jak powiedziałem, prywatne. Nie są to kempingi, tylko prywatne. Jeżeli macie, tak jak wcześniej, kawałek ogródka, pola, łąki, obojętnie czego, i chcielibyście troszkę na tym zarobić, no to właśnie ta pineska jest dla Was. OK. To przejdźmy do następnego slajdu. Jak widzicie, tutaj po najechaniu na jedną z pinesek pojawia się dużo, dużo więcej informacji, które my uzupełniamy. I one są tak naprawdę pomocne, aby dowiedzieć się o tym, jakie jest podłoże, czy można wjechać każdym autem. Pokazujemy zdjęcia, jak i w tym przypadku nawet jest film nagrany. Także naprawdę dużo, dużo przydatnych informacji. Ale może jedźmy dalej. No i właśnie teraz dochodzimy do momentu, kiedy jest trzeba omówić tą mapę już na żywym organizmie, czyli na komputerze i na telefonie, ale najpierw zacznijmy od komputera, także pozwolicie, że ja teraz się przeniosę już na stronę internetową, a Wy ze mną. I teraz tak.
już jesteśmy i teraz tak wpisujemy www.akcjapineska.pl i lądujemy właśnie na tej naszej wyjątkowej mapie. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Najpierw muszę... Jesteśmy na komputerze, zapamiętajcie. I teraz tak. Jak widzicie, poruszamy się po niej całkiem zwyczajnie, tak jak po zwykłej mapie. Scrollujemy, czyli jest więcej. Oddalamy prawo, lewo. Możemy tu zmienić również orientację, jeżeli chcemy, na białą lub na tą taką bardziej pokazującą ukształtowanie terenu. I po lewej stronie mamy te kategorie, które widzieliście. Jak możecie rozpoznać, tutaj są takie haczyki, czyli jeżeli chcemy na przykład szukać tylko kempingów, to wystarczy te haczyki, resztę haczyków odkreślić i mamy same kempingi. My byliśmy na dzień dzisiejszy na dwóch kempingach, ale na przykład jeżeli chcecie szukać darmowych miejsc noclegowych, to jak widzicie jest ich troszeczkę już tutaj. No i dobrze, zaznaczmy sobie je wszystkie, czyli już wiecie, jak się poruszać po mapie, wiecie, że tutaj są kategorie i możecie je odznaczać. I teraz tak, jeżeli klikniecie na którąś z tych pinesek, na przykład chcecie gdzieś tam, powiedzmy, tutaj koło Wielunia. No, powiedziałem Wielunia, bo to moje miejsce urodzenia. I cak. I widzicie, tutaj pojawia wam się dodatkowy opis, o którym wcześniej mówiłem. Dobra, to wyłączę. I tutaj mamy nazwę, film. Jak klikniecie film, zostaniecie przeniesieni do filmu naszego lub waszego, który tutaj możecie wstawić. I obejrzeć sobie to miejsce na żywo. Tutaj również są zdjęcia. Jak klikniecie, to pak, jesteście właśnie przeniesieni, żeby zobaczyć, jak to miejsce wygląda. I tutaj teraz tak, jak wrócicie, to z powrotem jesteście w mapie i scrollujecie sobie na dół. Równość terenu, ograniczenia wysokości, ochrona przed drzewami, przed wiatrem. Wszystko tutaj opisujemy, co z naszej perspektywy jest ważne w takim miejscu postojowym czy noclegowym. Infrastruktura. Pokazujemy, czy jest toaleta. Opisujemy tutaj atrakcje, jeżeli są jakieś. Cena, no w tym przypadku to jest darmowe, bo darmowe miejsce noclegowe. Są dane kontaktowe również i to dotyczy się już kempingów, jak i tych miejsc prywatnych, darmowych czy płatnych. I tutaj możecie... No dobra, ale tak. Tutaj możecie wrócić jeszcze i jesteśmy na mapie z powrotem. Na razie mapa obejmuje dwa kraje, Polskę i Czechy. Tu możecie zobaczyć, jak spaliśmy w Czechach. Ustice koło Pilzna, również jest film, kto dodał i wszystkie te dane możecie sobie przeczytać. Tak, to by było na tyle, jeżeli z tych podstawowych danych odnośnie mapy, a teraz przeniesiemy się na telefon. A teraz jak widzicie, jesteśmy już na telefonie i robimy taki sam proces jak wcześniej, czyli wpisujemy tutaj www.akcjapineska.pl. No i pięknie lądujemy właśnie na naszej mapie. I poruszamy się oczywiście tak jak na komputerze, na mapie. Tutaj sobie wyłączę. I teraz tak, jeżeli chcemy zobaczyć te kategorie, to różnica jest taka, że na komputerze te kategorie są dostępne od razu po lewej stronie, u nas są dostępne na dole. I jak je wpiszemy, no to niestety zakrywają, albo taka funkcja, nie wiem czy niestety, zakrywają nam naszą mapę, ale możemy sobie tu odklikać na przykład te rzeczy i tutaj tą strzałeczką wrócić do mapy i widzicie, że schowały się pola kempingowe. Jeżeli chcemy je z powrotem włączyć i również resztę innych, to również zaznaczamy i wracamy. No dobrze, ale jak widzieliście na komputerze, były takie miejsca, gdzie mogliśmy kliknąć, czyli nie miejsca, tylko mogliśmy kliknąć na pineskę i to samo zrobimy tutaj, powiedzmy podjedziemy sobie tu i jak widzicie, tutaj na dole pojawiła się nazwa i żeby pokazały się te wszystkie dodatkowe informacje, należy tu kliknąć. O, i pięknie się wszystko pojawiło. Kąpielisko Malino koło Opola. Jest również film o tym miejscu i tutaj wszystkie te dane są również zawarte. No, przepraszam, pokazało mi, że mam się uczyć historii, jeszcze jak studiowałem. A jak chcecie wejść w zdjęcia, to klikacie tutaj i te zdjęcia są również dla was dostępne. Ogólnie polecam to miejsce, bo to było jedno z piękniejszych miejsc. Wracamy strzałeczką do tyłu, abyśmy widzieli znowu mapę. Jeżeli chcemy wrócić całkiem do mapy, to znowu na dół i jesteśmy znowu na mapie. Szukamy sobie kolejnego miejsca i na przykład pójdźmy w Bieszczady. I widzicie, tutaj na dole zmienił się napis na parking bieszczadzki, klikamy i jesteśmy na parkingu bieszczadzkim i musimy znowu kliknąć na zdjęcia, żeby się pojawiły i oglądamy sobie zdjęcia, piękne miejsce również, tu
Tutaj strzałka, jeżeli chcemy wrócić, to również, a jeżeli chcemy zeskrolować na sam dół, no to jest jasne. No i teraz tu jest taka opcja, o której nie powiedziałem na komputerze, że jeżeli tutaj klikniemy w tą strzałeczkę, to jesteśmy przekierowani na mapę i po prostu pokazuje nam drogę. Ja mam te wszystkie pineski zapisane od razu, dlatego je widzę, ale idźmy z powrotem może do naszej strony. No dobrze, co tu mogę Wam jeszcze pokazać? Czyli tak, poruszamy się normalnie, tutaj na dole mamy... Jeżeli teraz chcecie wrócić znowu do kategorii, a macie jakąś pineskę zaznaczoną, to jest tak naprawdę tu na dole nazwa pineski. Ale jeżeli klikniecie w obojętne inne miejsce, gdzie nie jest pineski, to pojawia się znowu projekt Akcja Pineska. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie miejsca, to I25 jeszcze i widzicie, tu są wszystkie miejsca. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Widzimy się zaraz. Mam nadzieję, że teraz już wiemy, jak poruszać się na telefonie, jak i na komputerze właśnie po tych mapach. Dlatego teraz przechodzimy do następnego slajdu, czyli formularz wbij swoją pineskę. Dokładnie tak jak wcześniej powiedziałem, ta mapa jest również wasza i to wy również możecie za pomocą formularza wbijać własne pineski, własne niesamowite miejsca. Możecie dodawać zdjęcia, filmy, ale właśnie o tym mowa, dlatego pokazuję wam, jak to wygląda. Jak widzicie, tu po lewej stronie mieści te kategorie i na samej górze jest tekst dodaj swoją pineskę i jest link, który należy kliknąć i przeniesiecie się właśnie do specjalnego formularza, który będzie zawierał pola obowiązkowe, na przykład współrzędne geograficzne i pola dodatkowe. Mam nadzieję, że znajdziecie czas i ochotę, aby uzupełnić wszystkie te pola. Dzięki temu będziemy mieli my wszyscy dużo, dużo więcej informacji na temat jednego miejsca postojowego czy noclegowego, ale teraz chcę Wam właśnie ten formularz pokazać, dlatego przenosimy się z powrotem do mapy, zobaczcie je, tak, i właśnie to jest tutaj. Klikamy i przechodzimy do formularza. Zobaczcie, akcja pineska, wbij swoje miejsce na mapę, to jestem ja. No trudno, jak nie możecie na mnie patrzeć, to klikacie szybko dalej. A ja tylko Wam chciałem powiedzieć, że fajnie, że jesteście i klikajcie dalej. No i dobrze, i teraz przechodzimy właśnie do formularza. Ja go tutaj nie będę opowiadał, nie będę go omawiał. Mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Omówienie tego formularza znajdzie się na stronie internetowej, czyli w punkcie trzecim, ale zaraz do tego dojdziemy. I teraz tak, pola obowiązkowe to są z gwiazdką, jesteście zapewne do tego przyzwyczajeni. I mamy tutaj imię, nazwisko, miejsce, nazwa miejsca, możecie być kreatywni. Pod spodem dodałem takie krótkie opisy, abyście mniej więcej wiedzieli, o co nam chodzi. I współrzędne geograficzne, miejsce postoju, data pobytu, data tylko dlatego, abyśmy wiedzieli mniej więcej, kiedy to było, no bo jak ludzie, jak i miejsca się zmieniają. I tutaj możecie dodać filmy. Po dodaniu tych rzeczy, które są obowiązkowe, możecie przejść dalej. Tam jest pole, abyście się nawet zareklamowali, ale do tego dojdziemy w filmie. Dlatego mam nadzieję, że już jesteście poinformowani, że również wy możecie dodawać pineskę. Wiecie teraz, jak możecie dodać pineskę. A ja wam teraz pokażę kolejny slajd, czyli jak znaleźć współrzędne na mapie. No bo jedno z tych pól obowiązkowych to współrzędne geograficzne i nie każdy musi umieć je znaleźć, dlatego musimy znowu przenieść się na mapę i zobaczcie, wpisujecie sobie Google Maps, te moje literówki, i lądujecie w Google. I teraz większość zapewne będzie wiedzieć, klikamy sobie gdzieś tutaj w wybranym miejscu, czy klikamy, znajdujemy to miejsce na mapie, w którym byliśmy, które chcemy dodać, klikamy sobie gdzieś tutaj i zobaczcie, tutaj na dole pojawiło się takie specjalne okienko i tutaj właśnie są te dane. I je kopiujemy, cak, kopiuj i wklejamy tutaj na pole współrzędne geograficzne. I dokładnie tak znajdujecie współrzędne, bardzo prosto, szybko i wygodnie, a my wracamy do prezentacji. No dobrze, jesteśmy z powrotem naszej prezentacji, dlatego przechodzimy do punktu numer 3, strona internetowa, czyli wszystko w jednym miejscu. I teraz cak, strona internetowa to www.gipkoland.pl/akcja-pineska. Tam znajdziecie wszystkie przydatne informacje na temat tej akcji. I teraz tak, mogliśmy to wszystko podpiąć, tą stronę, pod akcja-pineska.pl, ale tego nie chcieliśmy zrobić, chcemy, aby pod nazwą akcjapineska.pl była zawsze ta mapa, żebyście zapamiętali to i żeby dla Was było jasne, jeżeli chcecie znaleźć miejsce na podróżowanie z namiotem dachowym i nie tylko, to www.akcjapineska.pl, miejsce, w którym są Wasze, jak i nasze
super tajemnicze miejsca. No dobrze, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda również na komputerze. Także z powrotem wracamy na jakąś przeglądarkę internetową www.gipkoland.pl/akcja-pineska. Pach. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem. No i dokładnie, jesteśmy. Jak widzicie, tu jest znane zdjęcie z prezentacji i tutaj wszystkie dane, które są ważne. Pokazujemy również, jak pięknie spaliśmy. Oczywiście te zdjęcia wszystkie są na naszej mapie. Tutaj też macie opcję, że jak dodać pineskę, jest formularz. Tu się pojawi oczywiście jeszcze parę filmów, no ale teraz na przykład ten. Tutaj macie również tą mapę już tak w postaci online. Możecie sobie poklikać, cyk. Jeżeli chcecie ją od razu na duży ekran, to tutaj, ale ja nie będę tego robił, tylko jeszcze raz powtórzę www.gipkoland.pl/akcja-pineska i wszystko w jednym miejscu. A teraz przechodzimy z powrotem do prezentacji. I ostatni ze slajdów to zapisz mapę. Dokładnie tak jak wcześniej troszkę wspomniałem, musicie wiedzieć, jak znaleźć tą mapę w tym gąszczu internetowych stron i zapamiętajcie, po pierwsze www.akcjapineska.pl zawsze przekieruje Was ta domena, czyli ta nazwa do naszej mapy wspólnej, a drugą opcją, jaką możecie wykonać, to już Wam pokazuję, możecie zapisać sobie tą mapę, wbijacie sobie na akcjapineska.pl i jak widzicie, tutaj macie taką gwiazdkę. Ja ją teraz odhaczę i w tym momencie możecie ją cyk zaznaczyć. Jeżeli ona będzie żółta, to zapamiętaliście na swoim koncie. Oczywiście ważne, żeby tu być zalogowanym. Ja jestem namarzony w zalogowanym koncie. I możecie zrobić to w ten sposób, że jeżeli sobie włączycie zwykłą mapę Google, no to wtedy możecie sobie wejść tutaj, menu, Twoje miejsca, mapy i akcja pineska. Widzicie? Cyk, akcja pineska. I pokazuje Wam się to z powrotem. I to jest super, naprawdę super rozwiązanie, bo nawet gdybyście zapomnieli tej domeny, to zawsze możecie taką właśnie drogą znaleźć te miejsca. Także mam nadzieję, że jest wszystko jasne. I teraz przechodzimy z powrotem do slajdów. Przechodzimy do slajdów, bo chciałem powiedzieć, że to jeszcze nie koniec. Że właśnie teraz zapraszam Was na krótkie słowa końcowe ode mnie i od Marzeny. To co? Teraz już jest wszystko jasne? Także korzystajcie, wbijajcie swoje pineski i niech mapa rośnie w siłę. Ja przypomnę jeszcze raz www.akcjapineska.pl. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to